Siema mordeczki, ja jestem konserwator. W dniu dzisiejszym zrobimy Wam szybkie Q&A z chaty kamerzysty. Słuchajcie, wczoraj wrzuciłem na swój Instagram, żebyście zadawali mi pytania, więc dzisiaj zrobimy Wam serię top 10. Wybierzemy 10 najbardziej popularnych pytań. Popularnych, może źle powiedziane. Najfajniejszych pytań i odpowiem Wam na nie. Może się coś trafi, czy zawalczy na Fame MMA, czy cokolwiek. Nie wiem, zobaczymy. Lecimy. Z pytankami. Pierwsze pytanie, jakie mi tutaj wpadło, to jest, już Wam przeczytam. Masz mocno zryty gar, stary. Nie, no słuchajcie. Ja mam mocno zryty gar. Nie, no, to jest niemożliwe. Dzinuś. No, mój pies sobie poszedł na dwór. Także ja zrytego gara nie mam. Po prostu robię to, co lubię. Robię to, co mi się podoba. Na co mam ochotę. W czym się dobrze czuję. Także nie mam zrytego gara. Wiecie co, to się często pokazuje to pytanie, powiem Wam. Nie będziemy tego liczyli do top ten pytań. Tam pierwsze zaliczymy, oczywiście zaliczymy. Ale tego nie zaliczymy. Ile masz wzrostu? Słuchajcie, mam 194 cm wzrostu. Także trochę wysoki jest. Szukamy dalej, szukamy. O, jak ma na imię Twój pies? Pytanie numer 2. Ginoś? Poszedł sobie, tam sobie spaceruje po polu. Mój pies to Labrador. Ma już 11 lat. Jest najsłodszym słodziakiem, najmądrzejszym, najlepszym pieskiem ever, jakiego miałem, nie? Dzinoś, chodź się pokaż. Chodź się pokaż. Tak. Gdzie jest piesek? Chodź tutaj. Chodź. Zobacz, to jest mój piesek. Siadaj. Pokażesz się szerokiemu gronu. Już się wykąpał, oczywiście cały mokry jest, cały mokry pies, tak, tak, ojejku, ojejku, jak mi dobrze. Już się wykąpał w stawie, bo lubi się kąpać, tak, lubi się kąpać, połóż się. No, połóż się ładnie, cyk, kładziemy się, dawaj, okej. Pięknie, dobry pies. No. Także, Gingersa już znacie, w sumie dopiero go poznaliście, ale już powiedzmy, że go znacie. I szukamy dalej. Czy będzie walka z tym grubaskiem, który się do Ciebie pultał? Wiecie co? Nie wiem, ale musicie obserwować mój Instagram. Teraz nie mogę Wam odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie, ale musicie obserwować mój Instagram, który tam macie teraz na dole. I w opisie też go macie, ponieważ na moim Instagramie wszystko będzie, wszystko się dowiecie, czy będzie walka, gdzie, kiedy, z kim, także warto obserwować. Ja, znowu to pytanie, ale słuchajcie, muszę Wam na to pytanie odpowiedzieć, to będzie pytanie numer 4. Pytanie brzmi, czy Fagata to naprawdę Twoja kuzynka? Nie, słuchajcie, Fagata nie jest moją kuzynką, nigdy nie była, nie jest i nie będzie. Nasze wszystkie drogi się rozeszły, bo się rozeszły. Grała moją kuzynkę, ja i kuzyna tylko i wyłącznie do filmów. Także tyle mogę Wam powiedzieć i więcej Wam na ten temat nie powiem i proszę mnie więcej o to nie pytać. Dziękuję. Piąte. Jak Twój dzień wygląda? Wiecie, to jest takie pytanie niby proste, a bardzo rozległe. Jak mój dzień wygląda? Słuchajcie, wstaję codziennie o 4:30 rano. Wychodzę z psami na dwór, piję kawę i idę do pracy. Tak, tak, pracuję normalnie na etacie, jestem kierowcą. I dodatkowo nagrywam dla Was rzeczy na YouTube'a. Kończę pracę z reguły tak o 14:00. Idę do domu, załatwiam swoje sprawy rodzinne i wtedy mam czas dla Was dopiero. I co, i tak w kółko Macieju codziennie to samo. Pytanie numer 6. Czy to prawda, że jedzenie wiolki jest niedobre? Czy jest niedobre? No nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć. No, no nie oszukujmy się, no, nie jest to danie restauracyjne, jakby komuś się wyobrażało, że od razu coś gotuje. Ale nie jest też niedobre. Wiola się nauczyła gotować, gotuje. A jak komuś nie smakuje, to już jest jego sprawa. Każdemu smakuje co innego, każdy ma inny smak. O, młody już idzie coś przejrzeć, młody, stary. I co ja mogę Wam na ten temat powiedzieć? No, no mi smakowało, to jadłem, tak?
Pytanie numer 7. Kamuś się wpuścił do rezydencji podczas jego pobytu w Egipcie? No, dlaczego nie? My w ogóle wychodzimy z założenia, on mi tutaj normalnie klucze daje, wszystko mogę sobie robić, co mi się podoba. Bo wychodzimy z założenia, co twoje to i moje, co moje to nie ruszaj. Także robię co chcę u niego w chacie. Także rezydencja fajna, przyjechałem sobie na weekend, odpocząłem. Porobiłem troszeczkę rzeczy, bo trzeba było porobić i zaraz wracam. O! Pytanie numer 8. Czy zawalczysz na Fame MMA? Nie wiem, jak już wam wcześniej powiedziałem, musicie śledzić mój Instagram, tam się wszystko dowiecie, ponieważ jest tak, że często przez pewien czas o pewnych rzeczach nie wolno jest nam mówić, ale będzie się działo, będzie ciekawie, także obserwujcie mój Instagram, tam wszystko będziecie wiedzieli, tam wszystko zobaczycie i wszystkiego się dowiecie. O! I to jest często powtarzające się pytanie, co lubisz jeść? Co lubię? Słuchajcie, lubię dużo rzeczy, ja nie jestem wybrednym człowiekiem. Co lubię najbardziej? Kiedyś lubiłem hot dogi z Orlenu, ale taki jeden gość mi je z głowy wywalił. I to bardzo dobrze, że to zrobił. Jestem mu bardzo wdzięczny za to. Ale tak już na serio, co ja lubię jeść? Kurczę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak jakieś ciasto może bym szybciej powiedział, jakie lubię. Ale z jedzenia... Chińczyka. Chińczyka. Mam takiego dobrego przyjaciela w pracy. Jest tylko telefon, hasło. Chińczyk? Chińczyk? Dwa razy namawiać nie trzeba. Chińczyk. Nie, chyba Chińczyka lubię najbardziej z jedzenia. Ogólnie teraz mam catering ze sports baru w Stargardzie. Z którego jestem zadowolony, nawet bardzo jestem zadowolony, pomaga mi ten catering bardzo mocno w odchudzaniu się. Coś tam już zeszło, zobaczymy co z tego będzie dalej. I co lubię jeść? Chyba to właśnie najbardziej. Nie, lubię jeszcze schabowego. Z ziemniakami i z buraczkami. O, i rosołek. Tylko nie lubię pomidorowy następnego dnia. Słuchajcie, dobra, poczekamy, zrobimy jeszcze jedno takie pytanie, mi się rzuciło bardzo w oczy. Bardzo często się powtarza to pytanie. Czy masz dziewczynę? Bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia. Czy ja mam dziewczynę? Nie wiem, czy mogę wam takie rzeczy powiedzieć, czy ja mam dziewczynę. Ale no chyba mogę, nie? Także jakby wam to powiedzieć, tak. Mam dziewczynę i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. To co wam mogę więcej na ten temat powiedzieć? Chcieliście wiedzieć, bardzo często zadawaliście to pytanie, więc wam odpowiedziałem. Może to nie jest film, który urywa dupę, ale zrobiłem wam film z 10 najczęściej powtarzających się pytań. Wpadło ich trochę więcej. Ile kilometrów masz do domu od kamerzysty? A to znaczy, którędyk jadę, ale z reguły jeżdżę krajową dziesiątką, to powiem wam, mam dokładnie 427 km. W miarę szybko się jedzie, fajna droga. Można troszeczkę w dzień pooglądać. I w sumie tak lubię tutaj przyjechać sobie, ponagrywać, spędzić czas z przyjaciółmi. Także. Ile miałeś dziewczyn? No takie pytanie w sumie, nie wiem, nie pamiętam. 9, 10, 11. Nie wiem, wiecie, nigdy tego nie liczyłem, ponieważ nie było mi to do szczęścia potrzebne. Do szczęścia była potrzebna dziewczyna i tyle. Żeby być ze sobą, kochać się, szanować. I to jest najważniejsze tak naprawdę w życiu. Jak zdrówko? Dobrze, nawet świetnie. Coraz lepiej, trochę schudłem, lepiej się czuję, lepiej mi się rusza, także... Czy do każdego filmu na kanale Kamuś macie scenariusz? Słuchajcie, to nie jest tak, że do każdego filmu macie scenariusz. Są filmy, które się nagrywa na spontanie, tak jak ten teraz.
i również oraz inne filmy, które czasami nagrywaliśmy na spontanie. Dużo jest takich w sumie u mnie na kanale. Ale inne filmy, no nie oszukujmy się, słuchajcie kochani, muszą mieć scenariusz. Czy u Kamusia, czy u Jaszczura, czy u Friza, czy u kogoś innego. To nie jest tak, że ktoś chodzi za tobą z kamerą i cię nagrywa, bo ty masz takie fajne życie. No nie, tak nie jest. No. Nikt nie przeżywa codziennie takich fajnych rzeczy. Jest pomysł, co nagrywamy i w tym momencie trzeba pomyśleć, jak to nagramy, co nagramy. I w tym momencie robi się scenariusz. Jak wy to nazywacie, film jest ustawiony. On nie jest ustawiony. To jest, kochani, cała logika tego filmu. Nasze zachowania na tym filmie nie są ustawione, a co nagrywamy jest przemyślane, myślimy nad tym i robimy to. Także tyle mogę wam powiedzieć. No, już chyba powinniśmy wyczerpać ten temat, ponieważ ten temat już się toczy bardzo dawno. Słuchajcie, zobaczymy coś tam jeszcze. czy dalej żółta woda? Dalej. dalej jest żółta woda. I ostatnie pytanie od Psychofana 69. Jak tam byczku? Świetnie, mordo. Cały czas do przodu. Lecimy, nie śpimy, bawimy się. Kaweczka, odpoczynek. I dbamy o siebie. Także słuchajcie, jak mówiłem, może film dupy nie urywa, ale serdecznie chciałbym podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, ten czerwony przycisk zostaw tam na dole i zapraszam na następny odcinek. Cześć.